Cześć! Jeżeli posiadasz skrzynki mailowe we własnej domenie, np. biuro-twoja-firma.pl, to powinieneś koniecznie zainteresować się funkcją Catch All, która jest dostępna na Twoim serwerze. W tym filmie powiem Ci, co to jest i dlaczego warto się tym zainteresować. Zapraszam do oglądania. Załóżmy, że posiadasz domenę twojafirma.pl i w tej domenie masz dwie skrzynki pocztowe: biuro małpa twojafirma.pl i adamkowalski, małpa twojafirma.pl. Gdzie Adam Kowalski może być na przykład twoim handlowcem. Z biegiem czasu przestajesz współpracować z Adamem Kowalskim i usuwasz jego skrzynkę z serwera. W tym momencie kontrahenci, którzy pisaliby maile do Adama Kowalskiego, otrzymają zwrotkę z informacją, że dany adres mailowy nie istnieje. I te maile do ciebie nie dotrą. W tym momencie przydatna przydaje się funkcja Catch-All, która działa w taki sposób, że przekierowuje takie odbite maile na jakiś inny adres, który sobie wybierzesz. Czyli jeżeli ktoś wyśle maila na nieistniejącą skrzynkę w Twojej domenie, to ten mail zamiast być odbity zostanie przekierowany na jakiś inny adres, który wskażesz. Inna sytuacja, powiedzmy, że ktoś wysyła do ciebie maila na biuro. Ale w adresie, w adresie mailowym popełni taki błąd, że zje jakąś jedną literę. W tym momencie taki mail też byłby odbity, ale dzięki funkcji Catch All zostanie on przekierowany na Twoją właściwą skrzynkę pod warunkiem, że błąd nie będzie występował w domenie, czyli w tym, co jest po znaku małpa. Pokażę Ci teraz, jak wdrożyć funkcję Catch All na serwerze na przykładzie hostingu ZenBox. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z tego serwera, to w opisie pod filmem znajdziesz mój link partnerski. Po wejściu do panelu ZenBox wchodzimy w opcję paczki pocztowe Catch All. Wybieramy domenę, dla której chcemy ustawić przekierowanie i wprowadzamy adres docelowy, na który mają być przekierowywane maile, które byłyby odbite. Jeżeli nie masz bezpośredniego dostępu do swojego panelu hostingowego, to poproś o wdrożenie takiego przekierowania firmy, która się tym zajmuje, która zarządza Twoim serwerem. Mam nadzieję, że ta wskazówka będzie dla Ciebie przydatna, że dzięki włączeniu funkcji Catch All odzyskasz jakieś maile, które być może są ważne, a trafiłyby w nicość. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj kciuk w górę pod filmem na YouTubie. Jeżeli chcesz otrzymywać więcej tego typu filmów, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter na mojej stronie. A jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.